Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji do World of Warships i dzisiaj zajmiemy się patchem z numerem 0.11.9 i można by to skwitować, szanowni Państwo, dosyć krótkim stwierdzeniem, cytując klasyka, gówno ożyło, czyli okręty podwodne wchodzą we wczesnym dostępie do gry jako już dostępne. Właśnie we wczesnym dostępie, czyli lada moment będą normalnymi do zbadania drzewkowymi okrętami. Jak wiemy, na chwilę obecną mamy okręty amerykańskie i niemieckie, w drodze są już brytyjskie, gdzieś tam pewnie pojawią się niedługo też inne nacje, ale co i jak zaraz sobie będziemy omawiać. Nie wiem co to za pani, nie wiem gdzie jest Dasza. Dasza jaką robotę robiła, taką robiła, ale wyglądała trochę lepiej. Więc tak, we wczesnym dostępie okręty podwodne. Powiem szczerze, nie interesuje mnie to w ogóle, ale wypadałoby chociaż troszeczkę się zagłębić. Więc tak, będziemy zdobywać sobie żetony, które będziemy sobie wymieniać na okręty, znając życie, jak to będzie standardowo. W tej aktualizacji będą dostępne również w zestawach losowych dostępne dwa okręty premium, czyli japoński okręt podwodny i okręt podwodny radziecki. Jak widzimy, informacje tutaj okręty pojawią się w zbrojowni dopiero w aktualizacjach na początku 2023 roku, także jeszcze troszeczkę. W trakcie wprowadzenia tego patcha przez pierwsze dwa tygodnie, szanowni Państwo, możemy resetować kapitanów i demontować ulepszenia za darmo. Ma to, rozumiem, pomóc przysposobić się do szerzej pojawiających się okrętów podwodnych. Mam nadzieję, że ludziom się nie będzie chciało tym grać, także szczerze trzymam kciuki, żeby to gówno nie użyło jednak aż tak bardzo, jakby WG tego chciało. No ale wiadomo, że jak się wytnie wszystkich, którzy mają niepochlebne opinie, to zostaną sami ci, co chwalą. Także myślę, że WG takimi opiniami będzie dysponowało. Co dalej? To, co już okręty podwodne prezentowały, to wiemy. Mamy tutaj baretkę, która będzie nas informowała o tym, czy trafienie bezpośrednie ładunkiem głębinowym, czy trafienie, czy zadane uszkodzenia tylko od eksplozji, czyli fala uderzeniowa trafia w okręt. Zostaje dodany dym, automatyczne uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym dla lotniskowców i to w zasadzie tyle. Także szykujmy się na wysyp okrętów podwodnych. Trzeba chyba niszczycielami dużo będzie grać, żeby to gówno tępić. Wchodzi również specjalna operacja Wilcze Stado. Na czym ma ona polegać, to chyba nie bardzo trzeba tłumaczyć, bo większość obeznanych ludzi z historią II wojny światowej będzie wiedziało, co robiły Wilcze Stada na Atlantyku. Także musimy zniszczyć konwój, który płynie z punktu A do punktu B po jakiejś tam dziwnej trasie. Ma jakąś tam obstawę z graczy i będzie trzeba po prostu ten konwój zniszczyć. Myślę, że nie będzie to wielkie wyzwanie. Obchody Halloween to nawet nie wiem, czy w ogóle warto się zatrzymywać nad tym punktem, bo WG jest tak posikane na myśl o wprowadzeniu okrętów podwodnych i goleniu kasy z kolejnych okrętów premium tej klasy, że nie zrobiło absolutnie nic odnośnie Halloween nowego, czyli mamy odgrzewane kotlety, uwolnić Transylwanię, promień światła w ciemności i bitwa po zmierzchu, czyli absolutnie nic nowego. Co dalej? Kończymy budowę Puerto Rico, także ci co wykupili te 6 etapów na początku muszą docisnąć teraz do 25 bodajże października. Można będzie sobie te ostatnie dyrektywy robić, potem będzie można kupić. Tu kliknąć można sobie odebrać jeden dzień konta premium i bitwy rankingowe się pojawią w nowym sezonie. Rozpoczną się w czwartek, czyli aha, patch wchodzi, szanowni Państwo, jutro w środę, czyli to będzie 4 październik, nie w czwartek. W czwartek zaczynają się już bitwy rankingowe i bardzo spoko opcja jak dla mnie. Brązowa liga tier 5, srebrna liga 6 i 7, złota liga super okręty i okręty tieru 10. Ja wbiję na srebro i będę sobie tam siedział, farmił stal. Także jak najbardziej jestem za. Potyczki, runda pierwsza to będzie jak? W formacie 1-1, okręty 6 poziomu. Potem będzie runda druga, format 4-4. Aha, będą również okręty podwodne, także super, to sobie było minimum, no bo potyczki nie prezentują specjalnej wartości dla mnie osobiście, bo tamte nagrody są dosyć mocno wątpliwej jakości. Velos, czyli Fletcher pod flagą paneuropejską, ale jako okręt grecki i będziemy sobie mogli taki okręt zdobyć robiąc kampanię. Zagłębimy się w to bardziej, myślę, że na streamie sobie opowiemy. Oczywiście za żetony będzie można wymieniać zestawy. I w ostatnim zestawie będzie właśnie tenże okręt, czyli Fletcher, po prostu w innym kamuflażu, może z nieco inną konfiguracją wyposażenia. Zmiany w interfejsie. Czy tu warto się zagłębiać? To jest kosmetyka, tylko widzę.
Nie widzę, powiem tutaj szczerze, nic konkretnego. Aha, będzie można zobaczyć nagrody. No tak, także kosmetyczne zmiany, nie bardzo wpływające na rozgrywkę. Testowanie międzyserwerowego systemu doboru drużyn. Jak wiecie, serwer rosyjski będzie likwidowany, będą gracze przechodzić na serwer europejski, czy tam jakie inne im się zażyczy i matchmaking będzie łączony, także nie tylko będziemy mieli pomidory z europejskiego serwera, ale też i cały warzywniak przyjdzie z rosyjskiego i innych serwerów będziemy spotykać w bitwach, bo bitwy będą międzyserwerowe. Zobaczymy, jak to wypali. Zwiększy to na pewno pulę graczy do doboru. Miejmy nadzieję, że aż tak tragicznie to nie wyglądało nie będzie, jak się zapowiada. Zbrojownia. Valeo. Powiem wam szczerze, spodziewałem się, że ten okręt nie będzie zbyt porywający. Mam tutaj nawet kilka informacji. Szybsze pociski, więc lepsza celność na dużych dystansach. Też działa kalibru 152 mm. Mamy grupę naprawczą, mamy zmieniony nieco samolot zwiadowczy, który szybciej się przeładowuje, ale i krócej działa. Ale to jest tier 9, taki trochę gorszy booster. I powiem szczerze, za 22 tysiące stali wydaje mi się, że to nie jest okręt warty zakupu. Jeszcze mu się przyjrzymy dokładnie, jak już się pojawi chociaż jakaś informacja na jego temat w zbrojowni, obejrzymy parametry i tak dalej. Zmiany w zakładce Morska Społeczność, to też kamuflaże, jakieś głupoty, także nic sensownego. I powiem wam szczerze, jak zajrzałem w tą zakładkę, to się trochę zdziwiłem, bo miałem chęć dosłownie 10 minut przed pojawieniem się tego artykułu, czy tam 20, chęć nagrać film o tym, gdzie przydzielić unikalnych dowódców i gdzie oni się będą najlepiej sprawdzać. Ale widzę, że zaszły tutaj drobne zmiany w tych specjalnych umiejętnościach tych kapitanów, więc ten materiał się pojawi troszeczkę później, jak się z tym dokładnie zapoznam. Także, trochę jest to zerfione. Skrócono dodatkowy czas działania po aktywacji talentu z 30 do 15. Zwiększono procent HP przywracania na sekundę z 0,25 do 0,35, ale jednak o połowę czas krótszy. Aha, rezerwa awaryjna, czyli premia do sprzętu eksploatacyjnego będzie dotyczyła również samolotów naszych. Na Yamamoto to samo. Cunningham, błyskawiczny, zwiększono liczbę przypadków zalania potrzebne do aktywowania tego talentu z 2 do 4. No bo dwa zalania wbić to w zasadzie jedna salwa z torped była, także może to nie jest najgorszy wybór. Nieokiełznany. Dodano premię, która skraca czas przeładowania eskadro 5%. Mamy tylko jedną lotnię francuską, także nie wiem, czy jest to jakoś mocno potrzebne. Ogień i furia, zmieniono nazwę na furia żywiołów. Dodano premię, która zwiększa szansę na spowodowanie zalania o 10%. Jak najbardziej jestem za. Umiejętności. Szkolenie z koncentracji ogni. Mamy tutaj taką informację. Dodano premię, która skraca czas przeładowania eskadro 5%. To może zajmijmy się tylko tymi rozsądnymi klasami. Zwinna rybka. Dodano premię plus 5% prędkości torped lotniczych. Torped lotniczych na krążowniku, na desce? Dziwne rzeczy. Ekspert obrony przeciwlotniczej i uzbrojenia przeciwokrętom podwodnym. Dodatkowo dodano nowy efekt aktywacyjny. Przeładowuje się szybciej o 15% dla pancerników i o 20% dla krążowników. Ekspert uzbrojenia dodatkowego, dodano premię plus 10% uszkodzeń do bomb głębinowych. To właśnie w związku z tym wprowadzeniem automatycznego zrzutu bomb głębinowych na okręt podwodny. A reszta mnie nie interesuje, bo nie będę tym głównym grał. Ulepszenia. Dodano modyfikację grup lotniczych, będzie dostępna ona dla okrętów hybrydowych, czyli takich jak ISE właśnie, Tone i Kearsarge. Przy czym przypomnijmy, że WG zapowiada na wprowadzenie całej linii, znaczy całej linii, ósemki, dziewiątki, dziesiątki hybrydowych amerykańskich pancerników drzewkowych. I co nam to ulepszenie będzie dawało? Minus 5% czasu przygotowania eskadr, plus 5 prędkość eskadr i plus 15% PW samolotów, czyli no nie najgorzej. Dodatki i zmiany. Kamuflaże, naszywki, flagi, nic wartego uwagi. I tutaj, szanowni państwo, nowe okręty. Patrie i Edgar wchodzą do dostępu już standardowego. Będą dostępne odpowiednio Patrie za 57 milionów kredytów i Edgar za 47,5 miliona. Bardzo gorąco pozdrawiam tych, którzy wydali minimum 100 milionów kredytów na to, żeby te okręty dostać. Przynajmniej w przypadku Edgara, nie wiem jak był wyceniany Patrie, ale pozdrawiam gorąco. Wystarczyło trochę poczekać i zaoszczędzić ponad połowę w przypadku Edgara kredytów, ale jak kogoś stać, no to... No i co tam zostanie wprowadzone nam, szanowni państwo, jeszcze do testów? Okręty podwodne brytyjskie, Renault 44, Lipsk, czyli taki trochę gorszy Mainz, trochę inny Weimar, coś bardzo podobnego do tego, co obecnie mamy.
i Manmów zostanie wprowadzony krążownik brytyjski. Czy coś wartego jest tutaj jeszcze uwagi? Naprawiono błąd, flagi, poziom okrętu. No i to by w zasadzie było tyle. Także szanowni państwo, zobaczymy jak będzie funkcjonowała rzeczywistość w Owsiku po jutrzejszym poranku. Otóż okręty podwodne staną się dostępne dla wszystkich. Czy nam się to podoba, czy nie, w większości nam się to nie podoba, ale WG gówno to obchodzi. Bo może sobie na tym dodatkowo dorobić. Wiadomo, że jak tworzymy klasę nową, no to na tą klasę musimy stworzyć też kontrę. Będziemy wprowadzać, znaczy będziemy, WG będzie wprowadzało okręty, które dobrze będą kontrować okręty podwodne, będzie można wprowadzić nowe drzewka, będzie można sprzedawać nowe premki, także no, wszystko się nakręca. Także okręty podwodne to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Na pewno na wprowadzeniu tej klasy WG będzie dobrze sobie liczyło hajs za wszystko, co się będzie z tym wiązało. No bo wiadomo, jak wchodzi problem, to WG potem sprzeda do niego rozwiązanie. Więc tak to wygląda. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony wszystko, do usłyszenia i na razie.